One drano trwa pod szpitalem, w którym protestują cały czas lekarze medycy. Dzisiejszy fakt prosi o to, żeby rząd się opamiętał, bo grozi nam strajk w szpitalach. Nasz protest rozleje się na cały kraj, zapowiadają lekarze rezydenci. Obok młodych lekarzy do protestu solidarnie dołączyli wczoraj przedstawiciele innych zawodów medycznych, a to oznacza paraliż tysięcy szpitali i przychodni w całym kraju. Pytanie, co będzie dalej z pacjentami? Dzisiaj u nas jeszcze przedstawicielka pielęgniarskiego środowiska, Dorota Gardia z Kwadrans po godzinie 9. ZUS płaci 250 zł ekstra, emerytury z błędem. ZUS zawyża wypłacane emerytury, bo błędnie wylicza, ile lat najprawdopodobniej będziemy je pobierać. W efekcie emerytury są o 180-250 zł wyższe niż powinny i to nawet byłoby fajne w taki, a nie inny sposób sobie uregulować te nasze płatności, te wasze właściwie, bo my z Dominikiem jeszcze na emeryturę się nie wybieramy. W ogóle jej w mediach prawie, że nie ma. Chyba, że przymusowa, czego nam nie życzę, ale prędzej czy później pewnie te 180-250 zł trzeba będzie zwrócić. 9 miliardów tyle rocznie budżet państwa kosztują zawyżane emerytury. Nie normalne, ale te zawyżane właśnie. Państwowy ubezpieczyciel co roku wypłaca więcej pieniędzy w postaci emerytur niż do niego wpływa ze składek. Te pieniądze dysponowane są przez państwo. W 2017 roku deficyt, czyli to, ile tak naprawdę brakuje na wypłatę, to jest prawie 50 miliardów złotych. Powstał specjalny raport zatytułowany Przedziwne przypadki ZUS, czyli dlaczego warto umieć liczyć. Ekonomistę Joanny Tyrowicz i Magdaleny Malec z Ośrodka Badawczego GRAPE, który Wyborcza prezentuje dzisiaj u siebie na Jedynce, przez błąd ustawodawcy jest 9 miliardów więcej wydawanych pieniędzy na emerytury niż powinno być. Przy okazji wybory parlamentarne 2019. PiS zmieni ordynację. W PiS krąży opowieść o 300 Jarosława Kaczyńskiego. To metafora, która ma obrazować zmiany w ordynacji wyborczej. Polska byłaby podzielona na 100 okręgów, a nie jak teraz na 41. W każdym do zdobycia od 4 do 5 mandatów, co zyskałoby PiS na takiej zmianie w scenariuszu idealnym dla obozu władzy. Ogromny przyrost liczby mandatów w przyszłym Sejmie. Partia rozważa także ewentualny scenariusz węgierski. Obecna ordynacja to są wybory w 41 okręgach. Zobaczcie, jak to może wyglądać. PiS 235 mandatów, Platforma 138. Pomysł jeden, pierwszy przepraszam, wybory w 100 okręgach. PiS ma wtedy 269 mandatów, Platforma też zyskuje 159. I jeszcze model węgierski. PiS ma wtedy 257 mandatów, a Platforma mniej, 122. 300 Jarosława Kaczyńskiego. To brzmi nawet dosyć odważnie, bo gdyby rzeczywiście udało się Jarosławowi Kaczyńskiemu dotknąć choć jednej setki, to może rzeczywiście wyglądałby nasz świat trochę inaczej. Ziemia dla lokatorów. Spółdzielnie mieszkaniowe będą wreszcie mogły przejąć grunty, na których zbudowały osiedla, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Ministerstwo Sprawiedliwości chce uporządkować sytuację prawną budynków wielorodzinnych, które dziś stoją na gruntach o niejasnym stanie prawnym. W całej Polsce są ich tysiące, choć najwięcej w Warszawie i w dużych spółdzielniach mieszkaniowych w dodatku. Dziennik Gazeta Prawna jeszcze. Dzień dobry, panie gościu. Dzień dobry, panie redaktorze. Ukłony. Z portfelem przyszedł, to dobrze. Właśnie musimy zacząć brać pieniądze od naszych gości. I z potężnym katem rolnym po drogach. Tych, którzy się właśnie spóźniają. Szczepienia w odwrocie jeszcze przy okazji. 25 tysięcy razy rodzice odmówili zaszczepienia dzieci w pierwszej połowie 2017 roku. To o 10% więcej niż w całym 2016 roku. Dzisiaj opowiadaliśmy, jadąc na spotkanie z medykami i jadąc na spotkanie z Karolem także, że po raz pierwszy lekarze kliniczni powiedzieli wprost tym wszystkim, którzy myślą, że homeopatia cokolwiek leczy, że nie ma żadnego klinicznego dowodu na to właśnie. Teraz macie dowód kolejny, to znaczy 10% więcej ludzi mówi, ja nie będę szczepił swojego dziecka, a potem zaczynają się problemy. Cześć, panie Karolu. Dzień dobry. Taki kosmos troszeczkę. Jak tam się porozmawia z tymi rezydentami, popatrzy na nich, a posłucha później wiadomości, to masz wrażenie, że zielone ludki piszą te czerwone paski w TVP z Info, bo to, co tam się dzieje, to jest strasznie smutne i przygnębiające, dlatego że ci ludzie to nie są dzieciaki na dorobku, tylko to są dzieciaki jak lekarz kliniczny, onkolog, z którym rozmawialiśmy przed chwilą, który ma normalnie swoich pacjentów, którym musi opowiadać o być może pożegnaniu z rodziną, który dostaje te swoje 3000 z hakiem i zdecydował się zaprotestować, a wtedy słyszy o sobie, że jest ostatnim dziadem. Wiesz co, ja wczoraj odbyłem taką rozmowę bardzo późno w nocy z moją przyjaciółką, która jest lekarzem i znajomy na Facebooku w dyskusji rzucił taki argument: słuchajcie, ale o co chodzi? Przychodzicie do pracy, dowiadujemy się wcześniej, ile w pracy zarabiamy, co tak naprawdę mamy robić, jakie dostajemy za to wynagrodzenie, a wy przychodzicie, dostajecie tyle kasy i robicie wielkie oczy. Ja pytam się Sabina, jak to jest z tym argumentem? Bo on wydaje się sensowny oczywiście. Wiesz, ja teraz myślę sobie o podjęciu nowej pracy za jakiś czas, odbywam teraz kilka rozmów gdzieś po drodze, by zorientować się, jak to w tym wszystkim może wyglądać. I wybierasz ta, która najwięcej płaci. Tą. Teoretycznie to tak wygląda, ale zobacz, ja mam 30 lat. Ludzie, którzy teraz pokończyli to... Tak, tylko że oni podejmowali te decyzje o zostaniu lekarzami w sytuacji, w której mieli 18-19 lat, pisali maturę i postanowili pójść na studia medyczne. Mhm. Co taki 18-19 latek może wiedzieć po pierwsze o wartości pieniądza, o rynku pracy, o tym,
ile tak naprawdę będzie go kosztowało życie. On nie szedł tam szukając dobrego zarobku, szedł tam z misją. Każdy z nich, jestem 100% pewien, szedł raczej z myślą i z chęcią ratowania życia i zdrowia, a nie tego, żeby zarabiać kokosy. Ale potem rzeczywiście, tak jak mamy tego dzisiaj efekt, zderza się z brutalną rzeczywistością. No wiesz, ja wybierając pracę popularyzatora nauki, nie miałem bladego pojęcia, ile ja będę zarabiał. Ja nie wiedziałem, czy w ogóle da się z tego zarabiać. Tak, dzisiaj krocie. No. Fajnie się udało. No. Tylko oni tego szczęścia nie mieli. I fajnie, że teraz w to swoje zawalczą, bo należy im się jak mało komu. Historia, którą usłyszeliśmy przed momentem, nie wiem, czy Dominik słyszałeś, ale jeden z tych lekarzy o troszeczkę ciemniejszej skórze niż my, tak się zdarzyło, ale jednocześnie on dostał żółtaczki przez ten protest, więc siłą sytuacji jego skóra wygląda inaczej, to usłyszał, przeczytał o sobie najgorsze rzeczy, że on ma dlatego taką ciemną skórę, bo jest po prostu ciapaty, więc ma spadać stąd, rozumiesz? To jest dzisiaj sytuacja, która zaczyna się w tym cholernym czerwonym pasku czy niebieskim o 19:30. I co z tego, że go wyrzucili? Co z tego, że pan Pereira przeprosił? Przecież nie, to jest... zostawmy. O Chryste. Spotkaliśmy się z Karolem, bo wczoraj dotarły do nas dwie, jedna interesująca, a druga trochę mrożąca krew w żyłach informacje. Pierwsza, że Chińczycy mówią, mamy tam jakąś stację kosmiczną na górze, ale straciliśmy z nią kontakt, ups. A druga, o której Karol już dzisiaj rano zresztą opowiadał, dzięki redakcji Onet100, że zdarzyło się znaleźć wreszcie poza Ziemią inteligentne ludziki. No, no poza Ziemią jeszcze tych inteligentnych nie znaleźliśmy, ale podejrzewamy, że jeśli oni są, to wiemy, skąd mogliby wypatrzeć innych inteligentnych. Skąd mogliby wyemigrować, to też wiemy. To znaczy, nie, my o sobie wtedy myślimy inteligentni, nie wiem, czy w ich mniemaniu tak samo będzie. Ale po kolei. Jeśli chodzi o stację kosmiczną, to rzeczywiście jest zabawna historia. Ja nie wiem, czy to źle o mnie świadczy, ale ja lubię takie historie. Chińczycy mają dwie stacje kosmiczne. Pierwsza, czyli Tiangong-1, niebiański pałac, jak go nazwali, jak ją nazwali. To stacja, która już latała od ładnych kilku lat, ale od 2016 czy końca 2015 roku rzeczywiście stracono z nią kontakt. To już jakby nie jest rzecz bardzo niezwykła. Starocie czasem się psują i jest z nimi utrudniony kontakt. Problem w tym, że to nie jest byle jaki starość, to nie jest mały starość, tylko to jest kawał stacji kosmicznej. Oczywiście nie tak duży jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS, ale rzeczywiście parędziesiąt ton nad naszymi głowami lata. I naturalną koleją rzeczy jest, że gdy takie sondy, czy w tym przypadku stacja kosmiczna ulegnie uszkodzeniu, po jakimś czasie one są sprowadzane z orbity okołoziemskiej, tak, spalają się w atmosferze. Sprowadzane to znaczy masz nad nią kontrolę, że i ją to sprowadzasz. Jest to słowo klucz, którego niestety Chińczycy teraz nie mogą wykorzystać z uwagi na to, że rzeczywiście utracąc nad nią kontrolę, nie mogą od niej dostawać się telemetrii, nie znają też dokładnej jej pozycji, ale też przede wszystkim nie mają możliwości wpłynięcia na tę pozycję i ewentualnego opóźnienia tej deorbitacji do takiego momentu, aby wydarzyła się ona w bezpiecznym miejscu. My mamy na oceanie kilka takich miejsc, które nazywamy dzisiaj cmentarzyskami satelitów albo statków kosmicznych. Ale jaką masz gwarancję, że akurat na ocean spadnie? W przypadku tych kontrolowanych deorbitacji rzeczywiście ta kontrola nad tym jest i tak sprowadza się te satelity, aby one tam łupnęły, nikomu nie wyrzucając krzywdy. W przypadku niekontrolowanych deorbitacji nie masz żadnej pewności, gdzie to spadnie, poza ograniczonym obszarem wynikającym z orbity danego statku kosmicznego. Nachylenie orbity tego... Przepraszam cię, uwielbiam takie sytuacje. Ktoś tak wchodzi na przejście dla pieszych, myśli sobie, a może się wycofam i wraca. Pozdrawiamy serdecznie. Każda orbita ma odpowiednie nachylenie. Nachylenie tej orbity tej stacji kosmicznej to są 44 stopnie, więc pomiędzy 44 równoleżnikiem na północy i 44 na południu wszystkie obszary, wszystkie państwa, które tam się znajdują, no są jakby na trasie możliwego przelotu takiej stacji. Dla nas na szczęście my się w ten obszar nie łapiemy. A dlaczego patrzysz w niebo, tak? A no. Wiesz co? Po pierwsze, no, dlatego, że cudowne niebo. Ja dzisiaj nie wiem, czy to zapewne... że ty uciekasz w Bieszczady. A to drugi raz nam się już zdarza, że wiesz, jadę samochodem od siebie, wysiadam, jadę prosto w Bieszczady. To jest świetna pogoda. I tam nie ma świateł i można oglądać takie niebo, że... No, jedziemy dzisiaj szukać najciemniejszego miejsca w Polsce na kolejne takie zloty astronomiczne, ale to inna historia. My z Polski... Czyli mamy gwarancję, że ona nam na łeb w Polsce nie spadnie. Tak, ale z Polski można ją zobaczyć. Nisko nad horyzontem, z Warszawy to jest dosłownie około 10 stopni czasem nad horyzontem, w idealnych warunkach, w takiej wyżowej, pięknej pogodzie jak teraz, pewnie dałoby się ją zobaczyć, nisko nad południowym horyzontem. To wygląda jak gwiazda spadająca? Wygląda jak lecąca po prostu powoli gwiazda, tak jak każdy inny satelita, on nie jest jakoś szczególnie jasny. Z południa Polski widać ją trochę wyżej, wzlatuje nawet na około 20 stopni, więc gdyby doszło do ewentualnej deorbitacji, i tutaj wracamy do początku tej mojej chorej obsesji, że fajnie jak coś niekontrolowanie spada, bo może ty polecieć z takiej części świata, że będziemy mogli to zobaczyć. A wiesz, na mojej liście
obiektów czy zjawisk do zobaczenia. Ja już widziałem dużo w życiu, ale nigdy nie widziałem deorbitacji satelity. Jeszcze chińskiego. Jeszcze chińskiego. Ale dlaczego on wygląda jak gwiazda? On się świeci, on światło ma. Każdy sztuczny satelita jest widoczny na niebie nie dlatego, bo ma jakieś lampki jak UFO, tylko dlatego, że odbija się od niego światło słońca. I na tle ciemnego nieba widzisz po prostu lecący jasny punkcik. Ten najjaśniejszy, który jasnością dorównuje planecie Wenus, czyli Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, jest widoczny co kilka tygodni z Polski. To jest wtedy jasna taka gwiazda lecąca przez całe niebo, której nie sposób pomylić z czymś innym, ale mamy dziesiątki tysięcy różnych satelitów, jaśniejszych, ciemniejszych. Pyongyang do najjaśniejszych nie należy, ale gdy wejdzie w atmosferę, to wtedy zaczynają się całkiem fajne fajerwerki. Widziałeś Grawitację, ten film sprzed paru lat? Nie, ale słyszę dzisiaj od rana, jak wsiadłem tylko do samochodu, a było lekkie poddenerwowanie z uwagi na korki, to że wszyscy mówią, a Grawitację, pamiętasz, Karol będzie opowiadał o jakimś filmie. No, Dominik, masz tą Grawitację tam? Proszę. No i słuchaj, każdy, kto oglądał ten film sprzed paru lat, pamięta na pewno tę finałową scenę. Już teraz nie będziemy nikomu spoilerować, bo chyba wszyscy ten film widzieli, gdzie Sandra Bullock postanawia wrócić na Ziemię. No tak jak widać, może nie tak komfortowo jak u was w Lexusie, ale z małymi fikołkami. W tym filmie ta ostatnia scena właśnie przedstawia deorbitację, jak widać, niekontrolowaną stacji Pyongyang. Ona akurat w tym filmie jest trochę futurystycznie przedstawiona jako nieco większa, trochę bardziej rozbudowana. W rzeczywistości to jest nieduża stacja kosmiczna, nie tak wielka jak to, co tutaj zostało przedstawione, ale tak to by z bliska wyglądało. Poszczególne moduły odczepiają się, zaczynają się spalać, to wszystko się kręci i Bóg jeden wie, gdzie to tak naprawdę spadnie. Będziemy monitorowali to, tak naprawdę naukowcy monitorują dzisiaj każdy kawałek materiału jakiegoś ziemskiego wyniesionego na orbitę, który ma rozmiar większy niż 5 cm. To z ziemi radarowo jesteśmy w stanie monitorować. Bo jak ona wpada w takie miejsce kosmosu, w którym się rozwala się na drobnice, tak? Niestety nie. To byłoby fajne, gdyby ona tak całości spłonęła i wtedy zostałoby tylko taki kosmiczny pył. Ale niestety ona ma na tyle solidną konstrukcję i na tyle duże moduły, że niektóre z nich o nawet masie kilku ton mogą przetrwać przelot przez atmosferę i spaść wtedy na Ziemi. Dlatego o tym rozmawiamy, że może się wydarzyć, że coś takiego gdzieś spadnie na Ziemię. Zdarzało się to w przyszłości. Jeśli przypomnimy sobie chyba lata 70., to amerykańska stacja kosmiczna Skylab, jej szczątki spadły na wschodnią Australię i trafiły krowę. Cholera. Więc gdyby to się zdarzyło na Kubie, byłby kryminał. No. W Australii aż tak się nie przejmują. Natomiast tam wystawili potem rachunek Amerykanom za zaśmiecanie. To była lokalna akcja radia. Ale całkowicie się, tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo zwykle jak takie rzeczy się wydarzają, no to kraj, do którego to należy, robi wszystko, żeby jak najmniej wyszło na światło dzienne, bo pewnie jakieś tajemnice Chińczycy tam mają, nie? Jak to oni? Wiesz co, ale tutaj nie ma co tak naprawdę ukryć i pokazać. No tutaj będzie wszystko widać jak na dłoni. Nie są to satelity szpiegowskie, ale who knows? Nie, ale raczej już z tych rzeczy, które spadną na Ziemi, tam wielkich cudów się nie odzyska. To będzie wszystko naprawdę mocno osmolone, zniszczone. Nie takie rzeczy się wyklepywało. Może. Natomiast tutaj nawet jakby bardzo Chińczycy chcieli, pojawił się pomysł, że może to jednak go strąćmy jakąś rakietą, co już się zdarzało przecież w przeszłości. Przetestujmy sobie parę rzeczy. No tylko, że w grawitacji wszystko się zaczęło od tego, że dwa satelity się zderzyły, a potem powstało mnóstwo odłamków, które sobie jeszcze bardziej w niekontrolowany sposób krążyły po orbicie i to był kłopot tak naprawdę największy, więc lepiej jedna duża niż tak naprawdę dziesiątki tysięcy mniejszych, które nie wiadomo co później mogą Daj Boże, zbudować. Żeby trafiło znowu na krowę, a nie na coś poważniejszego. To prawda. Natomiast ta druga rzecz, o której chcieliśmy poplotkować, czyli inteligencja poza Ziemią, to co? Na razie na ślad żadnej nie trafiliśmy, nie mamy nawet podejrzeń, czy mogłaby gdzieś być, ale rzeczywiście to, co nam się niedawno udało, to wskazać miejsca w kosmosie, z których można by nas zobaczyć. Bo widzisz, my od już kilkunastu, kilkudziesięciu lat tak naprawdę wypatrujemy w kosmosie planet takich, które krążą wokół gwiazd innych niż Słońce. I robimy to całkiem niemałymi sukcesami. Dzisiaj tych planet znamy blisko 4000, jeśli się nie mylę. Ja straciłem już rachubę, bo ta liczba naprawdę w pewnym momencie zaczęła gwałtownie rosnąć. Od razu czujesz się spokojniejszy. Jak ty nie wiesz ile, to już nikt nie musi. Jest ich dużo. Można znaleźć pewnie poszczególne katalogi tych planet w internecie i sprawdzić, ile jest ich na dzisiaj dokładnie.
I ktoś sobie zadał pytanie, znaczy, warto jeszcze powiedzieć, że my odkrywamy dzisiaj te planety przede wszystkim w taki sposób, tak jak widzisz teraz, słońce przychodzi, tam przed nim trochę drzewo, ono czasem przygasa, czasem robi się trochę jaśniejsze. Kiedy mamy tak zwany tranzyt, czyli coś przechodzi przed gwiazdą, to powoduje delikatny spadek jej jasności. I w ten sposób, szukając tych słabych pociemnień gwiazdy, naukowcy zaczęli wypatrywać przechodzących przed gwiazdami planet, które wokół nich krążą. No i ktoś zadał sobie pytanie, dobra, skoro my tak obserwujemy planety, to czy z jakiejś planety można w ten sposób zobaczyć naszą planetę, czyli Ziemię przechodzącą przed tarczą Słońca? Okrążamy ją raz na 365 dni, więc raz na ten czas można by taki tranzyt zobaczyć. Naukowcy przeanalizowali sytuację i wyznaczyli na tle naszej galaktyki 8 takich pasów, które odzwierciedlają kierunki, z których można by zobaczyć tranzyty 8 różnych planet Układu Słonecznego. Od początku od Merkurego, potem Wenus, Mars, Ziemia, jeszcze po drodze, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. No i co się okazało? Że w tych pasach znaleziono łącznie 68 różnych planet. Z każdej z tych planet jakiś tam tranzyt, którejś z naszych planet Układu Słonecznego można zobaczyć. Jest, czy nie? No i do tego teraz zmierzam, że z 9 planet można by zobaczyć tranzyt naszej planety, czyli Ziemi, ale niestety, żadna z tych planet nie znajduje się w tak zwanej ekosferze, czyli w obszarze wokół danej gwiazdy, wokół swojej gwiazdy, w której nie jest ani za ciepło, bo jest planeta zbyt blisko gwiazdy, ani zbyt zimno, bo jest zbyt daleko. Czyli znośnie nie jest po prostu. No nie jest. Nie ma warunków do tego, aby woda mogła występować tam w stanie ciekłym. A my póki co takie miejsca tylko kojarzymy z życiem, bo choć życie potrafiło zaskakiwać, ale póki co szukamy tych miejsc, które najbardziej nam mogą nasze życie przypominać, bo takie znamy, więc tego szukamy. I najlepszą kandydatką wśród tych 9 planet jest jedna planeta, która nie do końca wiadomo, czy ona w ogóle jest taką super Ziemią, więc bardzo masywną planetą skalistą, czy może taką trochę chucherką, ale planetą gazową. Jest to planeta dosyć masywna, która jest tak na skraju, więc znaleźliśmy miejsca, w których gdyby ktoś siedział, to by mógł nas zobaczyć. Problem w tym, że raczej tam nikt nie siedzi, ale co też pokazują odkrycia tych egzoplanet, szacunki wskazują, że w całej naszej galaktyce takich planet w ogóle może być więcej niż gwiazd. Jeśli gwiazd szacujemy na liczbę na około 400 miliardów, planet może być od 600 do nawet 800 miliardów, więc wiemy, że ich tam jest całe mnóstwo, tylko my jeszcze nie wszystkie widzimy. Okej, jak Ciebie słucham za każdym razem, zastanawiam się, po jaką cholerę mam to wiedzieć w ogóle, skoro to są liczby, których nie ogarniamy, to są rzeczy, których nie ogarniamy i... Wiesz, no kiedyś ludzie nie ogarniali, że za oceanem coś jest. W ogóle są tacy, którzy mówią, że Ziemia jest płaska cały czas. Nadal są tacy, niestety. I są tacy, co nie szczepią swoich dzieci. Ja stawiam ich, wiesz, na jednej... To są ci sami. To są ci sami. Więc... Zobacz, to jest jakaś fizyczna robota. Widzisz, stał budynek tutaj. Domino, pokażmy proszę. I szlak go teraz za sekundę, jak skręcimy, to zobaczycie. I to jest przynajmniej wiadomo, ludzie widzą. Ktoś to zbudował, a teraz ktoś to burzy. A ty opowiadasz o rzeczach, których za cholerę się nie da dotknąć, no. Jeszcze! Pamiętaj o tym, że jeszcze, widzisz, spotkamy się innym razem, pogadamy, jak Elon Musk znowu coś wykręci i będziemy zastanawiali się... Tak, on już mówi, że 26 minut będzie wysyłał ludzi między Nowym Jorkiem a Londynem, dajcie spokój. Wiesz co, jeśli ktoś ma to zrobi to on, a on robi już niezłe rzeczy. Dzisiaj jakoś strasznie mam wrażenie, przywykliśmy do tego, że rakiety mogą lądować pionowo w 7 minut po starcie i locie w kosmos, natomiast zupełnie nie zastanawiamy się, że jeszcze 5 lat temu to było takie science fiction, jak co najmniej to, które przed chwilą widzieliśmy w fragmencie filmu Grawitacja. Wiesz, my żyjemy w fajnych czasach. Znaczy, poza tym, że w tych czasach dzieją się dziwne rzeczy, czasem niepokojące, ale jednak obserwujemy niezwykłe rzeczy. Również na polu nauki. Nam jeszcze dzisiaj rano trochę tak bez echa przychodzi wczorajsze odkrycie naukowców, które tak naprawdę zelektryzowało cały świat nauki. Bo wczoraj, wyobraź sobie, opublikowano odkrycie obserwację zderzenia dwóch gwiazd, które jednocześnie usłyszano, wykorzystując fale grawitacyjne, za które kilkanaście dni temu dostano nagrodę Nobla, zresztą po 2 latach od pierwszej ich obserwacji, i jednocześnie też zobaczono cały ten proces zderzenia. I po trochę ponad 100 latach
Znowu przybiliśmy piątkę Albertowi Einsteinowi i powiedzieliśmy: kurczę, chłopie, miałeś rację. Fale grawitacyjne rozchodzą się z prędkością światła. To oczywiście dla każdego, kto dzisiaj pije kawę i ogląda Onet Rano, myśli sobie, ale i co z tego? No to właśnie to, że jak mu zatrzęsło wczoraj albo miał złe ciśnienie w uszach, to może to było to. Ale z drugiej strony, skąd oni wiedzieli, na co patrzeć, że zobaczyli to, nie tylko usłyszeli, bo rozumiem, że można sobie podsłuchiwać kosmos i wtedy po czasie nawet usłyszeć, że coś się zadziało. Tak jak wybuch Antoni usłyszał, prawda, po czasie. A natomiast skąd oni to namierzyli, żeby oni zobaczyć najpierw, to? No i to jest sama sztuka, tak naprawdę. Oni najpierw... O, to ten słynny samolot. Ja go jeszcze nie widziałem, wiesz? Tak, to jest nasz drugi Tupolew. Mam nadzieję, że... Słuchaj... Żart. Oni najpierw, wykorzystując ten detektor fal grawitacyjnych, o którym było ostatnio bardzo głośno i za którego przyznano właśnie Nagrodę Nobla, najpierw w dwóch tych detektorach usłyszano, że przyszła potężna eksplozja, potężna fala grawitacyjna, która na chwilę skurczyła naszą planetę o jedną milionową włosa, ale jesteśmy w stanie to wyczuć. A później puszczono alarm i mówią: wszystkie obserwatoria, teleskopy w niebo. I patrzcie, gdzie wydarzy się coś niezwykłego. I rzeczywiście kilka godzin później udało się zarejestrować przychodzące promieniowanie gamma, potem zobaczono błysk optyczny, zarejestrowano to w jednej z bardzo odległych galaktyk. I choć całe zjawisko trwało niecałe 2 sekundy, to było jednym z najpotężniejszych tego typu zjawisk we wszechświecie, które dostarczyło naukowcom tak wielu odpowiedzi, nad którymi zastanawiali się przez ostatnich kilkadziesiąt lat. I 2 sekundy... Ale to przypadek, że to się wydarzyło? Tak. My polujemy teraz na te przypadki, ale to są już tak subtelne przypadki, że my mamy naprawdę niezwykłe detektory, które potrafią takie rzeczy wykryć. I nam nie pozostaje nic innego, jak właśnie tylko i wyłącznie być bardzo czujnym, uważnym. Widzisz, ja wczoraj siedziałem w 23:40, coś tam jeszcze grzebałem przy komputerze, nagle mi błysnęło za oknem. Dzisiaj rano nawet nie zwróciłem wtedy na to uwagi. A co lekarz na to? No, lekarz mówi, że wszystko w porządku, zwłaszcza, że dzisiaj rano pewnie widzę, że po kawiorze, to wiesz jak to po jest. Facebooku rozeszła się informacja, że poleciał potężny bolid nad Polską. Taka jasna, spadająca gwiazda, która rozświetliła na nim. Tak jak parę lat temu, tuż przed wszystkimi świętymi, był chyba w Halloween, jak niektórzy inni wyznają, też poleciał taki jasny meteor po niebie. No i wiesz, to był ułamek sekundy. Kto był czujny, kto wtedy patrzył w niebo, to zobaczył. Przypadek, że akurat trafiło na Wójcickiego? No ja akurat nie zobaczyłem tym razem. Zobaczyłem, ale słyszałeś błysk. No błysk za oknem, tak. Każdy by pomyślał sobie, że szlak trafił mu korki i lampa poszła. Ale z drugiej strony polska sieć bolidowa, czyli grupa naukowców, którzy na bieżąco monitorują to, co dzieje się nad naszymi dowodzonych głowami. Dowodzonych przez Antoniego, tak? Nie, dowodzonych przez bardzo fajnych naukowców, Mariusza Wiśnińskiego, Przemka Żołądka, których serdecznie pozdrawiam. Oni mają na tę okazję specjalną kamery, które stoją, wiesz, cały czas skierowane w niebo, takie kamery monitoringu, które chronią przed złodziejami, tylko że one nie patrzą na ziemię, tylko właśnie w niebo. I nagrywali to wszystko. I oni, wiem, że to złapali i teraz będą analizowali, co tam się chłopakom złapało. Dziękuję Ci bardzo za wspólną przejażdżkę. Dziękuję pięknie. Ze szpitala, w którym protestują rezydenci pod Onet Rano, gdzie za chwilę Gosia Rdest wsiądzie. Wiesz, że Gosia zwykle siedzi tutaj i jeździ tak szybko jak ja, choćbym bardzo chciał, to nie mogę, no bo tu wszędzie w mieście 50, nie? Ja przepraszam dzisiaj wszystkich warszawskich kierowców za to, co wyprawiałem w drodze do Onet Rano. To się więcej nie powtórzy. To te SMS-y od policji są w Twojej sprawie. Osz ty. Ja obiecuję, że poczekaj, ja im na co dzień tak nie jeżdżę. Podam im tylko Twój numer telefonu i maila, prawda? I przepraszam. Także, ale to, co się działo dzisiaj na drogach, to była katastrofa. Jadę w Bieszczady, tam nie ma korków i niebo jest takie, uważaj że... na siebie. Dziękuję bardzo. Dzięki panu. Karol Wojcicki, do zobaczenia w Onet Rano, ale także w Onet 100. Wczoraj opowiadał fajnie o różnych rzeczach. Wiesz, co jest najciekawsze? Że ci ludzie siedzą tam, wciągają się w swoją narrację, zadają ci tysiące pytań, mimo że to są rzeczy tak kosmicznie nie do ogarnięcia mózgiem, że hej. Staram się pomóc ogarnąć. Polecam się. Karol Wójcicki. Do zobaczenia. Uważajcie, jakby coś wam latało o 23 w domu, to może być po nim.